Ten proces już rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Sesja dzisiaj specjalnie zwołana, gdyż dwie kolejne kamienice, na które pozyskaliśmy dofinansowanie, zobowiązanie, które zaciągamy, one musi przejść na rok 2025, gdyż prace, które rozpoczniemy w tym roku, zakończymy, tak przewidujemy przynajmniej, zakończymy w roku kolejnym. Stąd zwołanie tej sesji specjalnej. Jednym z warunków też pozyskania tego jest dofinansowania, jest również podpisanie i rozpoczęcie prac w określonym terminie. Pozyskaliśmy dofinansowanie na trzy nasze budynki mieszkalne. Jest to obiekt na ulicy Teatralnej 38, Spokojnej 67-68 i Wawrzyniaka 72. W przypadku pierwszego budynku prace już trwają, umowa jest podpisana, wykonawca jest na obiekcie i w tej chwili realizujemy ten nasz zakres prac, które sobie ustaliliśmy. W przypadku dwóch kolejnych kamienic po dzisiejszej sesji będziemy mogli już przystąpić do podpisania umów i rozpoczęcia też procedury wyłonienia wykonawcy dla trzeciego z budynków mieszkalnych. Zawarcie przez lata było zaniedbywane. Tam jest wiele budynków, które wymaga remontów i cieszy każda decyzja o tym, że kolejny budynek, kolejne kamienice trafią do remontu. Dlatego z dużą radością przyjmuję tą informację o tym, że budynki i na Spokojnej, i na Wawrzyniaka trafią do modernizacji. Oczywiście to będzie termomodernizacja, więc one odzyskają dawny blask. I mam nadzieję, że to nie jest koniec tych inwestycji i kolejne budynki wkrótce również trafią na listę do remontu. Każde środki na remont kamienic są ważne zarówno dla tych mieszkańców, którzy mieszkają w tych kamienicach, ale też dla wszystkich innych mieszkańców, którzy przejeżdżają codziennie obok tych miejsc. No, szybka sesja, ona była bardzo techniczna, bezdyskusyjna. Mamy kamienicę do wyremontowania, trzeba było podjąć te uchwały, więc cieszę się, że się radni zmobilizowali, mieliśmy kworum. To pokazuje, że po raz kolejny w tych sprawach, które są ważne dla miasta, nie musimy dyskutować, bo one są oczywiste.